Dzień dobry moi drodzy. Chciałabym się pochwalić, że już jestem po porannej jodze, ale niestety dopiero wypiłam wodę z cytryną i przyszłam na dół, żeby zrobić sobie kawę. Jeżeli widzieliście mój vlog z Grecji, to wiecie, że dostałam od mojego brata Kuby Chemexa i wyglądałam w ten sposób. I to jest niesamowicie ciekawy i wspaniały sprzęt do parzenia kawy. Jest to cały taki mój poranny rytuał, więc postaram wam się to jakoś pokazać. Natomiast dzisiaj idę na śniadanie z moją przyjaciółką Kasią i mam dla was bardzo, bardzo ważne ogłoszenie. Coś moim zdaniem niesamowicie ekscytującego, ale to w dalszej części filmu, także teraz kawa. Kawa wyszła przepyszna, ale ja muszę lecieć na górę, żeby spłukać włosy, bo nie zastanawiacie się, co ja mam na głowie. Otóż wyobraźcie sobie, że robię sobie saunę do włosów. Ja teraz postanowiłam, że zadbam o moje włosy, ponieważ chciałabym je zapuścić, więc jeżeli macie jakieś wskazówki na sprawdzone sposoby, aby wasze włosy szybciej rosły, dajcie mi koniecznie znać, bo coś mi to ostatnio nie wychodzi. W każdym razie, jakiś czas temu robiłam film taki pielęgnacyjny, mówiłam o tym, jak dbam o włosy i wiele z was prosiło o takie bardziej przystępne rekomendacje, jeżeli chodzi o szampony, o produkty, które są po prostu łatwiej dostępne. I właśnie dzisiaj mam na sobie, na włosach, maskę z Elbiotiki. Ona na opakowaniu rzuca się w oczy nazwa Biowax Botanic. To jest w ogóle nowa seria. Użyłam i szampony, i odżywki, i maski. To są kosmetyki oczywiście przyjazne dla wegan. Mają EcoCert, czyli ten certyfikat, który się odnosi do ekologicznego składu. Są bez parabenów, bez SLS-ów. I generalnie ta maska, którą mam teraz, ma rzekomo sprawić, że włosy będą szybciej rosły. Także ja pokładam w niej ogromne nadzieje. Co, idę właśnie spłukać włosy, bo to ma być tak maksymalnie 15 minut. W ogóle fajna jest opcja z tym ręczniczkiem, bo dzięki temu, tak przynajmniej mi się wydaje, dzięki temu właśnie mamy ten efekt sauny, bo temperatura jest dłużej utrzymana i rzeczywiście te składniki, te produkty, w tym przypadku maska, może działać jeszcze bardziej intensywnie. W każdym razie ja idę to zrobić, będę piła sobie kawę i będę się szykowała, bo niedługo lecę na śniadanie i idziemy do także tego, gdzie w ogóle była promocja przez cały sierpień, śniadanie za złotówkę z kawą. Teraz już minęła, mamy wrzesień, ale słyszałam, że są przepyszne śniadania, także jakieś naleśniki myślę, że wskoczą. Nie ukrywam, jestem z siebie całkiem dumna, bo wskakuję na matę i robię trening z Yoga with Adrienne, a mata jest oczywiście od Miomiko. Naleśniki, słuchajcie, z boczniakiem i sosem syrowym. To nie jest czekolada. Generalnie, moi drodzy, wracam z miasta i w tej torbie mam część prezentu dla mojej mamy, który właśnie kupiłam. Jest to mało prawdopodobne, ale gdyby przypadkiem moja mama lub ktoś bliski oglądał ten film, nie mogę wam do końca zdradzić, w ogóle nie mogę wam zdradzić, o co chodzi. Cześć! Cześć, Kropuniu! No chodź tu. Cześć! Myślisz, że ci zabiorę ten przysmak? No ty jesteś śmieszny. Ej, straszyć byś mu kropek, no. Ja się śmieję, że przyszłam z jedzenia na jedzenie, ale generalnie jest druga i wróciłam właśnie z miasta i jestem strasznie głodna. Pomimo, że naleśniki były przepyszne, podgrzewam sobie super danie. Resztki są najlepsze. To jest przepis, nie wiem skąd, mama go gdzieś znalazła, także na pewno wam go napiszę albo podlinkuję. I to jest kapusta z cieciorką w curry na mleku kokosowym z koperkiem. Coś wybornego. Dźwięki premium w tle to jest, moi drodzy, zmywarka. Ja tutaj mam jeszcze resztkę fasolki z bułeczką, jak zawsze. I do tego moja kapusta z cieciorką.
mam dla Was... Chciałam powiedzieć, że super wiadomość, ale nie wiem, czy to jest super wiadomość. Dla mnie jest na pewno bardzo ekscytujące ogłoszenie. W odpowiedzi na prośby, które pojawiały się tak naprawdę od lat, o to, abym zorganizowała jakieś spotkanie z Wami, w końcu chyba się uda. I tego dotyczy dzisiejsze ogłoszenie. 20 września w Warszawie organizuję poletnią wyprzedaż mojej szafy. Na pomysł organizacji tego wydarzenia wpadłyśmy razem z Dagmarą z Forest. W poniedziałek okazał się podcast z Dagmarą, gdzie już zdradziłyśmy, że do takiego spotkania dojdzie i część z Was może to użyje właśnie z Instagrama. Stwierdziłyśmy z Dagmarą, że to będzie idealny sposób, żeby połączyć spotkanie z Wami z jakimś takim promowaniem etycznej mody. W tym przypadku będzie to kupowanie rzeczy z drugiej ręki, z mojej szafy. Także zaraz Wam zresztą pokażę, bo kompletuję rzeczy na sprzedaż. I teraz bardzo ważna informacja jest taka, że cały zysk ze sprzedaży będzie szedł na fundację Viva dla zwierzaków. Także ja się z tego bardzo cieszę. Na miejscu będzie puszka, do której będziecie mogli wrzucać po prostu zapłatę. I żeby móc uczestniczyć w tym wydarzeniu, musicie kupić sobie wejściówkę. To jest symboliczna wejściówka, chodzi nam o to, że Forest jest to ograniczona przestrzeń, nie jest to jakaś ogromna hala i chciałbyśmy po prostu mieć kontrolę nad tym, ile osób przyjdzie. Mamy do sprzedania 100 wejściówek i wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Także oczywiście daję Wam linka w opisie, gdzie możecie zapisać się na wyprzedaż, na spotkanie. To będzie w czwartek. Mój brat bardzo głośno krzyczy. W każdym razie to będzie w czwartek 20 września, czyli od teraz za niecały tydzień na Bielaka w Forest na Mokotowie w Warszawie i wydarzenie będzie trwało od godziny 14 do godziny 18, także możecie przyjść sobie o takiej porze, o jakiej Wam pasuje. Też w trakcie wydarzenia będą dla Was fajne zniżki na produkty Foresty, ale jakby motywem przewodnim jest tutaj wyprzedaż szafy ze wsparciem fundacji i przy okazji możliwość poznania się. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana, aczkolwiek trochę się stresuję i mam nadzieję, że znajdą się osoby chętne do takiego spotkania, do uczestniczenia w tym wydarzeniu, także Was gorąco zachęcam. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli przyjdziecie. Tak jak mówię, trzeba kupić wejściówkę, inaczej nie będzie wstępu. To jest 5 zł, także chcieliśmy, żeby to była jak najniższa kwota, ale też symboliczna, żeby pomóc nam zorganizować ten event. I za chwilę zrobię Wam taki mały sneak peek tego, co znajdzie się na wieszakach wyprzedażowych, bo przemierzam moją garderobę, żeby znaleźć dla Was jakieś fajne rzeczy. I co? Mam nadzieję, że widzimy się 20, że część z Was, która jest z Warszawy, będzie miała ochotę się spotkać. Ale jestem podekscytowana, kurczę, aż tak lekko zdenerwowana. No ale wierzę w to, że będzie na pewno super. Także zachęcam Was, zapraszam i do zobaczenia. Jak zawsze siedzę sobie tutaj u mnie w pokoju. Pracuję trochę na komputerze, ale za chwilę zabieram się właśnie za szykowanie ubrań. Zgodnie z zapowiedzią mała zachęta dla Was. Tutaj mamy kilka par butów, które już wybrałam. Shorty, koszule, jeansy, moja ulubiona kategoria, czyli sukienki i kilka swetrów. Dorzucę jeszcze parę torebek i myślę, że będzie tego przynajmniej dwa razy tyle. Moja mama jak zawsze tworzy cuda. Słuchajcie, zwabił mnie na dół zapach, ale nie wiem czego to jest zapach, a tutaj się widzę smaży tofu. Co tu masz? Ale tak ładnie pachną? Co tak ładnie pachną? Chyba to tofu. Naprawdę, a to wędzone. Jak się okazuje, to będą faszerowane papryki i tutaj mamy cudowny farsz. Nie wiem skąd mama wzięła przepis, ale postaram się go Wam jakoś podrzucić.
właśnie po raz drugi w życiu, po latach, obejrzałam film Musimy porozmawiać o Kevinie. Jeżeli nie widzieliście, to wam go bardzo polecam. Ale jest to ciężki dramat psychologiczny, thriller nawet trochę. W każdym razie pada mi karta. Ja idę się wykąpać, a na dobranoc poczytam sobie jeszcze Homo Deusa, czyli drugą część, a raczej drugą książkę autora Sapiens, który to polecałam wam 1000 razy. I na sam koniec jestem bardzo ciekawa, bo chciałam się was zapytać, czy lubicie to, że teraz we vlogach jest więcej takich nagrań jakby lepszej jakości, które nagrywa lustrzanką, no widzicie różnicę w obrazie. I jestem ciekawa, co o tym sądzicie i czy mimo wszystko podoba wam się to, że są też takie klipy jak ten, czyli z mojego małego vlogowego aparatu. Ja wam dziękuję za oglądanie, przypominam o spotkaniu już 20 września, wszystkie szczegóły w opisie. Ja się nie mogę doczekać i do zobaczenia w Warszawie. Pa!